Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie reformacja i kontrreformacja Rzeczypospolitej. Oglądamy. Odkąd Marcin Luther w 1517 roku, mam nadzieję, że pamiętacie, ogłosił swoje 95 tez, rozpoczęło się takie troszeczkę odłączanie od Kościoła katolickiego i w wyniku tego odłączania powstają później wyznania reformowane, takie jak luteranizm, kalwinizm czy anglikanizm. My skupimy się na tych dwóch pierwszych, a dokładnie zaczniemy sobie od luteranizmu. Luteranizm na ziemiach polskich początkowo obecny był głównie to w Prusach królewskich, czyli w takich miastach jak Gdańsk, jak Elbląg, jak Toruń. Mówię o tych najważniejszych. Później zaczęło to wyznanie być przyjmowane również w innych miastach, gdzie mieszczanie zaczęli po prostu przechodzić na luteranizm. Księża w tych miastach porzucili sutanny, porzucili katolicyzm i poszli w kierunku luteranizmu, zostając, uwaga, pastorami, czyli takimi ludźmi, którzy mogą założyć sobie rodzinę i mogą właściwie traktować bycie takim ewangelistą jako swojego zawodu. Mają swój majątek, mają swoje rodziny. Jest to o wiele zdrowsze, przynajmniej moim zdaniem. Następnie kościoły zostały zamieniane, uwaga, kolejne trudne słowo, nowe słowo, w zbory. Zbór to jest świątynia przede wszystkim reformowanych wyznań. Może być zarówno luterańska, jak i kalwińska. A czym się różni od kościoła katolickiego? Po prostu pousuwano wszelkiego rodzaju posągi, obrazy, kulty świętych oraz kulty maryjne. One tutaj nie będą występować, ponieważ ten zbór ma być po prostu taki surowy w środku, co zresztą widzimy tutaj na zdjęciu. Władza zwierzchnia nad tymi luteranami, nad tymi wyznaniami luterańskimi należała do rad miejskich, czyli nie do papieża, co też było na rękę no tym pastorom, umówmy się, mogą mieć blisko do kogoś, kto w sumie nimi zarządza i coś nowego można tam sobie wyłuskać od nich. Następnie na luteranizm zaczęli przechodzić szlachcice i kiedy przechodzą oni na luteranizm czy na kalwinizm, akurat kalwinizm będzie jeszcze lepszy dla nich, ale to o tym za chwileczkę, ale nie płacą oni podatków kościelnych, więc kiedy nie płacą podatków kościelnych, no, to możemy żądać opodatkowania Kościoła katolickiego i w ten sposób na ziemiach polskich, pomimo tego, że nie będzie jakichś wielkich sporów i problemów, dochodzimy do punktu właściwie takiego chyba najważniejszego, w którym możemy śmiało powiedzieć, że ten katolicyzm będzie powolutku problemem na ziemiach polskich, ale nie będzie śmiało można powiedzieć żadnych konfliktów. Będzie tam parę takich tumultów, ale o tym też za chwilkę będę jeszcze mówił. Idziemy do kalwinizmu. A w samym kalwinizmie szlachcice zauważyli pewną rzecz, taka, która będzie dla nich wręcz istotna albo nadrzędna. XVI wiek to bardzo częste odchodzenie od katolicyzmu, przechodzenie na kalwinizm wśród szlachty polskiej. Ponieważ tutaj nie było żadnej zwierzchności królewskiej, nie było zwierzchności papieskiej, nie było zwierzchności również rad miejskich, jak to było w luteranizmie, tylko występowały konsystorze, czyli takie samorządy gminne, które będą w sumie same sobie radziły z pewnymi problemami, a to szlachta uważała za najbardziej atrakcyjne. Dlaczego? Przecież oni uwielbiają sejmiki, zjazdy, spotkania, popijawy. W związku z tym szlachta będzie miała w tych konsystorzach tylko i wyłącznie dobre zdanie. Ważną postacią dla polskiego kalwinizmu będzie Jan Łaski Młodszy, to jest ten pan, i był on bratankiem katolickiego prymasa, czyli Jana Łaskiego, tak zwanego starszego, i generalnie to jest postać, która może bazując na nazwisku powiedzmy swojego stryja, będzie tutaj miała dosyć duże znaczenie, natomiast jego działalność na pewno ten kalwinizm w Polsce troszeczkę rozwinie. A co to za działalność? Przede wszystkim on był propagatorem jakby utworzenia takiego kościoła narodowego, na warunkach oczywiście kalwińskich, jednak ma on bazować na wzorze angielskim. I to było coś, co mogło się spodobać i chyba się spodobało, skoro tych kalwinów jednak troszeczkę było. Oczywiście nie ma porównania do tego, co zostało w katolicyzmie, bo to jest ogromna większość. Natomiast no, część przechodziła i to był być może na przyszłość taki lepszy krok, który mógłby zachęcić innych do przechodzenia. Ale później dochodzi do Soboru Trydenckiego i no, nie będzie tak, jak kalwini sobie w Polsce myśleli. Poza luteranami oraz kalwinami mamy jeszcze braci polskich, czyli Arian. Sami Arianie byli dosyć mocno problematycznym wyznaniem na terytorium Rzeczypospolitej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przyjęli oni nazwę od Ariusza, czyli od tego gościa, który w IV wieku był uznany za heretyka
a nie mieli z nim zupełnie nic wspólnego. Po drugie, było problematyczne to, jakie oni teorie forsowali. Przede wszystkim odrzucali Turcję Świętą i właściwie uznali tylko jedną osobę, jako Boga Ojca, tą najważniejszą. Nie ma żadnego Chrystusa, nie ma żadnej Maryi, nie ma Ducha Świętego. I to było dużym problemem dla innych wyznań reformowanych, jak i dla katolików. No bo nie było jakby pomiędzy nimi takiej komunikacji, takiej chemii w tej historii, która mogłaby połączyć ich w pewnym momencie jakimś wspólnym wyznaniem i do tego jeszcze sobie dzisiaj wrócimy przy zgodzie sandomierskiej. Takim prekursorem samego arianizmu na ziemiach polskich był Piotr Zgoniądza, czyli człowiek, który to wszystko rozpoczął. Jednak głównym ośrodkiem życia był Raków. W Rakowie mieli oni swoją własną Akademię Rakowską, mieli swój zbór w Rakowie, więc generalnie oni tam mieli jakby swój własny ośrodek, który był takim ośrodkiem wręcz, no, można powiedzieć, że zamkniętym dla innych. I taką najważniejszą osobą, która w tym Rakowie będzie pełnić właściwie takiego przewodnika w samym arianizmie, będzie Faust Socen. Poznajcie. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie do bardziej akceptowanych od braci polskich, na ziemiach polskich oczywiście, do braci czeskich, czyli do husytów. Generalnie oni opierali się na naukach Jana Husa, czyli gościa, który był spalony w 1415 roku na soborze w Konstancji. To właśnie jego śmierć spowodowała rozwój tego ruchu. Oni propagowali komunię pod dwiema postaciami, a zasady opierali tylko i wyłącznie na Biblii. U nas tych braci czeskich może zbyt wielu nie było, natomiast mieli swój własny ośrodek. Tak jak Arianie byli w Rakowie, tak ci będą w Lesznie. I wydawałoby się, że ten ośrodek jakby braci czeskich nie będzie miał zbyt wielkiego znaczenia w Polsce, jednak oni się dogadają z innymi wyznaniami, a Arianie nie. Być może było to za sprawą ich takiego seniora, tych braci czeskich, czyli Jana Amosa Komeńskiego, którego widzimy na wizerunku. Idziemy do tolerancji religijnej. I można powiedzieć, że ona na ziemiach polskich w sumie to występowała. Co prawda były pewne wyjątki, bo pojawiały się na przykład takie coś jak tumulty, a tumulty były generalnie rzadkie i to były takie jakby ataki katolików na wyznawców wyznań reformowanych. Czyli generalnie zaczęło się od tego, że ich po prostu bito. A z drugiej strony tych tumultów nie było zbyt wiele. Taki największy będzie miał miejsce w wieku XVIII, za czasów Augusta II, który sam w ten tumult będzie musiał się wplątać, żeby załagodzić wszystko. Co prawda skazał kilku na śmierć, ale to szczegół. W drugą stronę też to działało, bo w niektórych miastach protestanckich po prostu wbędzano na przykład jezuitów, więc to miało w jedną i drugą stronę swoje plusiki oraz minusiki. Mówiłem kilka chwil do tyłu, że przejdziemy do zgody sandomierskiej i teraz jest na to czas. Jest to rok 1570 i było to takie specjalne porozumienie pomiędzy luteranami, kalwinami i braćmi czeskimi. Pominięto w tym wszystkim Arian. Przede wszystkim ich potępiono jako ludzi, którzy nie uznają Trójcy Świętej i generalnie jako ludzi niezwykle problematycznych. Dla polskiej szlachty oni też byli problematyczni, ponieważ ci Arianie w swoich dobrach, ci szlachcice ariańscy przede wszystkim, dawali wolność chłopom. I to innej szlachcie mogło się nie podobać, bo przecież mogłoby spowodować jakiś ruch chłopski, który będzie dążył do tego, żeby w każdych dobrach szlacheckich doszło do jakichś małych bądź większych roszad. Przede wszystkim na takich, które mają skończyć się wolnością chłopów. Ale my do zgody sandomierskiej wracamy. Ustalono taką wspólną naukę o sakramentach i generalnie uznano, że wszelkiego rodzaju spory doktryny takiej religijnej będą załatwiane w tym momencie pokojowo. Czyli nie będzie tutaj żadnych, nie wiem, bitek, uderzeń w kogokolwiek. Po prostu spotykamy się, rozmawiamy i to jest taka podstawa. Generalnie ta zgoda sandomierska doprowadziła do początku ekumenizmu na ziemiach polskich. Ekumenizm to jest taki ruch, który dążył do bardzo bliskiej współpracy albo wręcz zjednoczenia wszystkich ruchów, uwaga, chrześcijańskich, bo katolicyzm to chrześcijaństwo. Luteranizm to też jest odłam chrześcijaństwa, poniekąd wywodzący się z katolicyzmu, ale ten jakby trzon jest w chrześcijaństwie. Więc ekumenizm ekumenizmem, a my idziemy sobie do dalszych takich kroków, które będą podjęte w imieniu tolerancji religijnej. Czyli mamy rok 1573 i mamy akt Konfederacji Warszawskiej. Jest to gwarancja pokoju religijnego na ziemiach polskich oraz poszanowania praw dysydentów. Dysydent, czyli różnowierny w wierze, czyli osoba, która jest innego wyznania niż katolicka. Wprowadzono tym samym wolność religijną, a powodem było przede wszystkim to, co działo się rok wcześniej, czyli z waszej strony to rok wcześniej, czyli w roku 1572,
I jest to przede wszystkim noc świętego Bartłomieja we Francji. A że będziemy mieli króla francuskiego, to trzeba było sobie go od razu jakoś związać. I ta Konfederacja Warszawska takim zawiązaniem sojuszu, ale też i związaniem rąk po prostu była. Cel się przede wszystkim udał. Mówiło się, że Polska jest państwem bez stosów. W sumie tak było. Dlaczego? Dlatego, że u nas nie działała inkwizycja, to po pierwsze. Po drugie, sądy kościelne nie mogły skazywać kogokolwiek na śmierć za wiarę, ponieważ władza świecka, w tym układzie oczywiście, nie mogła wykonywać wyroków kościelnych. Po trzecie, na terenie Rzeczypospolitej mogli osiedlać się wszelkiego rodzaju różnowiercy, którzy byli zmuszeni do ucieczki z innych krajów, więc w sumie same plusy. Co nie znaczy, że nie mieliśmy w ogóle stosów, bo inną kwestią jest palenie czarownic i czarowników na stosach, bo tym zajmowały się przede wszystkim sądy świeckie. I tu jest pewna różnica. Na czym ona polega? Na tym, że na stosach najczęściej ginęli ludzie, którzy byli różnowiercami i to głównie była sprawka różnych grup religijnych. Natomiast tutaj sądy świeckie, skazując kogoś za czary, za uprawianie magii, najczęściej były to kobiety, ale byli też to mężczyźni, wzbudzało to troszeczkę taką niechęć Kościoła katolickiego. Wręcz oburzało to kler. Dlatego, że uważali oni, że takie jakby miejskie ławy, które stanowiły taką wręcz władzę sądowniczą w miastach, były zbyt łatwowierne i niekompetentne, bo kompetencje ma tylko i wyłącznie kler duchowny. Ale kwestia była zupełnie innego typu. Chodziło o to, że to oni palą, a nie my. A skoro oni palą, a nie my, czyli duchowni, to w Polsce mamy kraj bez stosów. Tak pokrótce. Na początku lekcji mówiłem o tym, że wszystko ładnie, pięknie, ale był Sobór Trydencki i ten Sobór Trydencki odegrał dosyć dużą rolę, ponieważ pojawili się jezuici, czyli Ignacy Loyola. Ja już o nim mówiłem na kilku lekcjach do tyłu. Kościół katolicki na ziemiach polskich był nieco zaniepokojony tym, że tak duża rola i tak szybko rosnąca rola dysydentów na ziemiach polskich, którzy obejmują wysokie urzędy, może zaburzyć spokój katolicyzmu w Polsce. Więc zaczęto wdrażać postanowienia Soboru Trydenckiego. W roku 1564 nasz biskup Stanisław Hozjusz sprowadził na ziemię polskie jezuitów. Jezuitów, którzy osiądą w Braniewie i tam stworzą swoje jakby pierwsze kolegia. Właściwie to kolegium, bo to będzie jedno kolegium w Braniewie. A następnie przejmują oni władzę nad całą właściwie otoczką szkolnictwa na ziemiach polskich. Utworzą sobie pierwszą Akademię Wileńską, a następnie przejdą do tworzenia kolegiów w różnych miejscach na ziemiach polskich i tym szkolnictwem zajmować się będą do roku 1773. I mieliśmy wielu sławnych jezuitów, o których też warto wiedzieć. Pierwszy to jest Piotr Skarga, czyli znany nam z obrazu Jana Matejki Kazanie Skargi i możecie sobie ten obraz przeanalizować, a właściwie to przesłuchać to, co powiedziałem przy analizie tego obrazu na odpowiednim filmiku. Link będzie pod spodem w opisie. Innym sławnym polskim jezuitą był Jakub Wujek, który jako pierwszy przetłumaczył Biblię na język polski. To był też przełomowy krok, ponieważ Polacy wreszcie ją zrozumieli, bo po łacinie nie wiedzieli nic, więc generalnie trzeba było zawierzyć temu, który tą mszę odprawia, czyli jakiemuś proboszczowi, jakiemuś duchownemu, a nie zawsze to było tak, jak było w tej Biblii. Często mówiono tak, jak oni mają to zrozumieć, a teraz mogą to wszystko sami przeczytać, więc przełom jak nic. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie do problemu prawosławnego na ziemiach polskich. Dlaczego problemu? Dlatego, że pojawiły się pewne obawy. Kiedy Iwan IV Groźny umiera, zostawi po sobie właściwie to jednego syna, który przeżył, dwóch synów, ale ten jeden przejmuje władzę, czyli Fiodor. I on w sumie zasłynął z jednej rzeczy. On utworzył taki patriarchat moskiewski. Taki, który chciał przejąć władzę na ziemiach, na których istnieje i występuje prawosławie. Prawosławni na naszych ziemiach, czyli na tych bardziej kresach wschodnich, czuli się mocno zaniepokojeni. W związku z tym, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom tych ludzi, król, czyli Zygmunt III, w Brześciu podpisał Unię, tak zwaną Unię Brzeską. Mamy rok 1596. Wówczas na mocy tejże Unii powstaje tak zwany Kościół Greko-Katolicki, zwany inaczej Kościołem Unickim. Czym on się różnił od pozostałych? Tym, że nie będzie on przechodził pod zwierzchność Patriarchatu Moskiewskiego, ponieważ oni mają cały czas swoje prawosławne obrzędy, swój kalendarz prawosławny, wszystko, co z prawosławem związane, nawet robią krzyż w odwrotną stronę, jak w prawosławiu, jednak przyjmują oni zwierzchnictwo papieża. Tym samym nie ma Patriarchat Moskiewski w tym momencie powodu do tego, żeby ich przejąć i sprawować nad nimi pieczę.
Wszystko, tak powiedziałem, było po prawosławnemu. Te msze były w cerkwiach i generalnie można było się tylko i wyłącznie czepiać jakichś szczegółów. Ale nawet te szczegóły niczego nie zmieniały. Później ten kościół unicki będzie problemem dla kozaków, o czym będziemy sobie mówili w wieku XVII. A można powiedzieć, że na tym sobie też lekcję zakończymy. Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.